Szanowni Państwo, witamy na spotkaniu Klubu Historycznego imienia generała Stefana Roweckiego-Grota. Dzisiaj naszym gościem jest doktor habilitowany Mirosław Szumiło. Tego tutaj witam serdecznie. Profesor Szumiło jest wykładowcą UMCS w Lublinie i pracownikiem Biura Badań Historycznych IPN tutaj w Warszawie. Jest takim specjalistą od spraw trudnych, kontrowersyjnych, historycznych. Autorem licznych publikacji naukowych dotyczących stosunków polsko-ukraińskich, komunistycznych elit władzy i różnych innych, też redaktorem roczników naukowych, organizatorem konferencji. I dzisiaj przedstawię Państwu wykład na temat tak zwanej Żydokomuny w komunistycznej elicie władzy, czy ile w tym faktów, ile w tym mitów. I oddaję głos już. Dziękuję bardzo. Dobry wieczór Państwu. Cóż jeszcze mogę dodać do tego, że może nie wszystkimi sprawami trudnymi się zajmuję, ale rzeczywiście stosunkami polsko-ukraińskimi najpierw się zajmowałem, potem dopiero bardziej tą tematyką żydowską, ale tylko w kontekście właśnie ruchu komunistycznego i zaangażowania Żydów w ruchu komunistycznym, co wyszło jakby przy okazji badań nad partią komunistyczną w Polsce, nad elitami partyjnymi, można tak to określić. I no to już mija teraz chyba 5 lat w tym roku od wydania mojej książki o Romanie Zambrowskim. W tym momencie wtedy się zetknąłem z tą tematyką, jako że Roman Zambrowski, jak wiadomo, był pochodzenia żydowskiego i stąd ten wątek się pojawił. Musiałem bliżej się temu przyjrzeć, dlaczego został komunistą, jak to wyglądało wśród jego towarzyszy i tak dalej. Ale już przechodząc do dzisiejszego tematu czy spotkania, oczywiście nie jestem w stanie go wyczerpać w ciągu godziny czasu, a tyle mniej więcej chciałbym mówić, czy godziny z lekkim kawałkiem. W każdym razie chcę się skupić na konkretnie tak zwanej Żydokomunie w Polsce w okresie powojennym po 1944 roku. Ale oczywiście sięgając trochę wstecz, bo nie da się bez tej genezy powiedzieć, więc pokrótce nawiążę do okresu II Rzeczypospolitej przede wszystkim i do Komunistycznej Partii Polski, do bolszewików. No, ale najważniejsze to będą lata 1944-1956, potem już w mniejszym stopniu była ta obecność widoczna komunistów pochodzenia żydowskiego. Temat wywołuje oczywiście duże emocje i ciągle gdzieś o nim się mówi, ale nie ma całościowego opracowania naukowego, które by to wszystko przedstawiło. Była taka pierwsza próba, może książka pod tytułem parę lat temu wydana, w 2012 roku dokładnie, autorstwa znanego socjologa, profesora Pawła Śpiewaka, która nosiła tytuł Żydokomuna, interpretacje historyczne, ale została ona przez wielu recenzentów oceniona dosyć krytycznie. Pewnie niektórzy z Państwa czytali te recenzje, więc nie będę to tym przypominał. W każdym razie temat nadal pozostaje do opracowania całościowego, jeszcze niewyczerpany, a moim zdaniem zasługą pewną profesora Śpiewaka było to, że jakby ten temat został odczarowany, bo on użył tego słowa Żydokomuna w tytule, więc jakby można go już używać, krótko mówiąc. Jakby przestało to być tematem tabu, a tak to wyglądało przed laty. Ja chciałem powiedzieć wszystkim o tym, co dotychczas wiemy na podstawie badań różnych historyków, profesorów, których będę tutaj się powoływał, między innymi jeśli chodzi o kwestię udziału Żydów w bezpiece, w aparacie bezpieczeństwa. To były te podstawowe ustalenia, wyliczenia jeszcze najpierw Andrzeja Paczkowskiego, potem Krzysztofa Szwagrzyka. Ale też na podstawie własnych badań, bo ja próbowałem też własne tutaj obliczenia, ustalenia. Będzie sporo liczb, bo starałem się ustalać po prostu udział procentowy w różnych strukturach władzy, tych, które mnie interesowały głównie w aparacie partyjnym, bo głównie zajmuję się aparatem partyjnym, bezpieką raczej na drugim miejscu i w kierownictwie partii, w tych najwyższych kręgach, oczywiście takich właśnie jak Berman, Zambrowski, Mintz i tym podobni. Tak w skrócie mówiąc. I no co mogę powiedzieć? No spróbuję rzeczywiście odpowiedzieć na to pytanie, chociaż nie będzie to takie proste i jednoznaczne.
mit czy rzeczywistość. Natomiast to jest o tyle trudne, że niektórzy uważają, że w ogóle nie powinno się tego robić, bo spotkałem się z takim stwierdzeniem, że liczenie Żydów w aparacie władzy komunistycznej jest czynnością o charakterze rasistowskim. W związku z tym właśnie nie powinno się tego robić, tak to niektórzy twierdzą. A Jan Tomasz Gross twierdził, że to jest ulubione zajęcie antysemitów. Więc krótko chciałem oczywiście też przypomnieć, na czym polegał ten mit Żydokomuny, znaczy jak to funkcjonuje, skąd się wzięło to przekonanie w polskim społeczeństwie, bo to na pewno jest ważne. No i potem właśnie ta próba ustalenia liczebności, tyle co mogę powiedzieć tu w skrócie pewnym wpływów, bo nie tylko liczebność jest ważna, ale wpływy w strukturach władzy. No i tyle, ile będzie można, bo to nie będzie czasu, żeby wchodzić głębiej w ważny temat przyczyn, motywów zaangażowania akurat ludności żydowskiej po stronie komunistów i kwestii ich awansu, a też oddzielny problem ich tożsamości narodowej. To znaczy, bo często jest kwestionowane, że nie czuli się Żydami, więc o tym trzeba też powiedzieć. No właśnie jest pytanie, czy istnieje narodowość komunista, czy też nie istnieje, to jest podstawowy problem. W każdym razie używam tu terminu Żydzi, w skrócie muszę to wyjaśnić, wobec wszystkich osób pochodzenia żydowskiego, bez względu na to, na ile byli zasymilowani lub nie zasymilowani, bo były różne stopnie asymilacji, ale bez względu na wszystko ludzie ci pozostawali nadal Żydami według samego prawa żydowskiego. Bo jak wiadomo, że według prawa żydowskiego Żydem jest ten, kto ma żydowską matkę, więc tej definicji można powiedzieć, będę się tutaj trzymał. Zresztą jak powiedziała badaczka tego tematu, socjolog raczej, pani Hurwicz-Nowakowska, tu cytuję, jednostki, które się całkowicie asymilują, które całkowicie zrywają wszelką solidarność z grupą żydowską, ale nie przyjmują chrztu, mogą deklarować bezwyznaniowość, w oczach tradycyjnego środowiska żydowskiego nie przestają być Żydami. Koniec cytatu, bo tą granicą wyjścia jakby ze środowiska żydowskiego jest przyjęcie chrztu, czyli przejście na chrześcijaństwo, dopiero wtedy przestaje się być Żydem. Tak to powiedzmy w uproszczeniu pewnym wygląda. I oczywiście sam mit Żydokomuny, jak to jest najczęściej traktowany jako mit, więc chciałem powiedzieć, jak jest to postrzegane, jest traktowany, przedstawiany jako stereotyp Żyda rewolucjonisty, który jakby obala istniejący porządek społeczny i moralny. W przypadku Polski po 1944 roku to jest kwestia po pierwsze o dominacji Żydów w aparacie władzy komunistycznej, państwowej. Po drugie kwestia osobna, którą warto rozpatrzeć, na ile, jak wielu było komunistów wśród Żydów, no bo to jest jakby odrębny temat, często to jest sobą rozdzielane. Ja chciałem patrzeć na ten pierwszy problem oczywiście, ilu było po prostu Żydów w strukturach władzy i kim oni byli, no bo to jest tu istotne. A przekonanie w Polsce było powszechne o tym, że właśnie oni są bardzo liczni. Tak to wygląda z dokumentów polskiego podziemia niepodległościowego. No ja tu zacytuję fragment z drugiej połowy 1945 roku, raport kurierów z kraju wysłany na migrację, to 1945 rok. Cytuję, faktem jest, że Żydzi wspólnie z bolszewikami rządzą Polską. Wyśmiewany przed wojną slogan Żydokomuna istotnie znajduje obecnie realizację. Polscy komuniści nie posiadają żadnej władzy, nawet w partii PPR. Żydzi opanowali centralne władze, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Przemysłu i Handlu, Ministerstwo Bezpieczeństwa są niemal wyłącznie w rękach Żydów. Handel zagraniczny, radio, kino, teatr, propaganda, wojskowe teatry objazdowe znajdują się w ręku Żydów. Koniec cytatu. To jest z raportu, z kraju. Oczywiście to jest kwestia konfrontacji właśnie tych przekonań z faktami, na ile one były, przedstawiały rzeczywistość. I kolejny, w sprawozdaniu z zarządu głównego Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, czerwiec 1946 rok, rok później też, to cytuję. Najważniejsze i materialnie najwięcej popłatne placówki państwowe są obsadzane Żydami. W administracji państwowej, szkolnictwie średnim, wyższym, w sądownictwie i w wojsku
tkwią Żydzi na nadrzędnych stanowiskach. Koniec cytatu. To takie było przekonanie i mniej więcej taki obraz tej sytuacji. Skąd się to wzięło w ogóle, samo przekonanie o szczególnym zaangażowaniu Żydów i dominacji wręcz liczebnej wśród komunistów, tak, w Polsce? No oczywiście to jest obserwacja jakby tego, co się działo jeszcze przed wojną, okres II Rzeczpospolitej, bo wtedy całe to hasło Żydokomuna się pojawia, w zasadzie już w roku 20, przede wszystkim kiedy mamy po pierwsze liczny udział Żydów w strukturach władzy bolszewickiej w Rosji, o czym się mówiło i pisało. Po drugie postawa Żydów polskich w czasie wojny z bolszewikami, oczywiście, bo to też jest bardzo ważny tutaj temat w roku 20, a z licznych relacji i dokumentów wynika, że wtedy właśnie oddziały Armii Czerwonej były witane w poszczególnych miasteczkach. To dużo już troszkę na ten temat napisano, jeśli chodzi o tereny wschodniego Mazowsza czy Podlasia. W tych wszystkich miasteczkach witane przez grupy młodzieży żydowskiej ubranej w czerwone, przybranej w czerwone kokardy. Tam zakładano od razu komitety rewolucyjne, czy tak zwane rewkomy, milicje, do których wstępowali najczęściej Żydzi. Na sprawa, że oni w tych miasteczkach stanowili często większość mieszkańców, jak wiadomo, w małych miejscowościach, znaczy małych miastach, no, czy osadach, bo nie na wsi. I to nie tylko byli komuniści, czyli członkowie z partii komunistycznej, ale też członkowie innych ugrupowań żydowskich w charakterze lewicowym. Był bunt, partia Poalei Syjon, czyli lewicowi syjoniści i tym podobnie. Oni wszyscy często zgłaszali się na ochotnika w szeregi Armii Czerwonej. Wiadomo o powstaniu nawet specjalnych jednostek, legionów, które się tworzyły, ale ponieważ szybko była ofensywa polska z Nadwieprza, to nie do końca się zdążyły sformować. Ale takie jednostki powstawały. Oczywiście to tylko część Żydów popierała bolszewików, ale byli tak widoczni i głośni, że powstało wtedy powszechne przekonanie o Żydach bolszewikach, czy o ich masowym poparciu dla bolszewików. I to właśnie miało kluczowe znaczenie do tego, co było potem, a oczywiście kolejnym etapem, chociaż jeśli chodzi o ten okres, to jeszcze o bolszewikach można wspomnieć, bo rzeczywiście tam no, ta liczba była znacząca. Wśród władz bolszewickich, no, na czele z Lwem Trockim, głównym organizatorem Armii Czerwonej przecież, ale nie tylko, specjalna sekcja żydowska w ramach tej rosyjskiej komunistycznej partii istniała, bolszewików. No i co ważne, to nie tylko tam, bo jak wybuchła próba rewolucji na Węgrzech w roku 19, Węgierska Republika Rad, to tam też właśnie komuniści pochodzenia żydowskiego dominowali w tych strukturach węgierskich partii komunistycznej. To samo się powtarzało na przykład w Niemczech czy w Austrii w czasie prób wywołania rewolucji różnych w latach 18-23. Więc to było zjawisko szersze, nie tylko polskie, a rzeczywiście dotyczące samej Rosji i Związku Sowieckiego, o czym trzeba tutaj pamiętać. A dalej była kwestia okresu II Rzeczpospolitej i Komunistycznej Partii Polski. To są też fakty w sumie już dosyć znane i te liczby już były nieraz podawane i to wiemy, że w Komunistycznej Partii Polski do 30% sięgała liczba, znaczy 30% wszystkich członków, tak, to byli Żydzi, przy czym mówimy to o KPP w całości, wliczając to też teren, tak zwaną Komunistyczną Partię Zachodniej Ukrainy, Zachodniej Białorusi, jak się doliczy właśnie Ukraińców, Białorusinów, no to Polacy będą mniejszością w tej partii, w Komunistycznej Partii Polski. No a w Komunistycznym Związku Młodzieży Polski, czyli tej organizacji młodzieżowej, to nawet w pewnych momentach do 50% dochodził odsetek członków pochodzenia żydowskiego. Tak wynika ze statystyk, które same te organizacje prowadziły, więc tutaj nie ma raczej żadnych zafałszowań, a na stanowiskach kierowniczych było ich jeszcze więcej oczywiście, tak się spojrzy na kierownictwo tamto, biuro polityczne, komitet centralny, to tam też będą takie liczby sięgające do 40-50% wszystkich członków tych organów kierowniczych w partii komunistycznej. To są konkretne fakty. Później w okresie już wojny w Związku Sowieckim, jak powstał Związek Patriotów Polskich, to akurat sam miałem okazję trochę przebadać, napisać taki artykuł o kadrze kierowniczej tego Związku Patriotów Polskich i co się okazało, że
Było tam w sumie 47 osób, takich najważniejszych, jakby ustaliłem, w tym 35 przedwojennych komunistów i w tym 22 pochodzenia żydowskiego, czyli 63%. To na terenie Związku Sowieckiego w latach 43-44 konkretnie. Kolejna sprawa to oczywiście aparat polityczny Wojska Polskiego. Tam będą liczni w pierwszej dywizji imienia Kościuszki, potem w korpusie, w pierwszej armii i tak dalej. Też te liczby są znaczące, sięgające. No tutaj nie wiem, no mogę zacytować raport sowiecki z lipca 44 na temat aparatu politycznego pierwszej armii WP, gdzie donoszono, że na 44 oficerów zarządu politycznego jest 34 Żydów. Tak przynajmniej sami Sowieci raportowali. To wymaga zbadania, bo nikt tego dokładnie, nie tego w ogóle aparatu politycznego jeszcze pod kątem kadrowym nie przebadał i nie opisał niestety. Jeśli w ogóle chodzi o tą liczbę Żydów w okresie w ruchu komunistycznym przedwojennym, to ma ogromne znaczenie, bo to się przekłada na ich zaangażowanie po wojnie. To jest jedna z głównych przyczyn tak dużego udziału po 1944 roku. To jest taki, był taki badacz, raczej Jeff Schatz w Szwecji wśród emigrantów jakby tych marcowych 68 roku robił badania, ankiety i zbierał materiał i nie tylko w Szwecji, oczywiście wśród wszystkich innych emigrantów też i on bardzo ciekawą książkę napisał o pokoleniu, The Generation, to po angielsku tylko wyszło i nie w Polsce oczywiście, ale to jest o tyle ciekawe, że on na przykład szacował, że w ogóle tych komunistów żydowskich było rzeczywiście przed wojną według niego około 10 tysięcy ludzi zaangażowanych w tym ruchu. No w ogóle partia była nieliczna, komunistyczna oczywiście, natomiast miało przeżyć wojnę według niego 2 tysiące spośród tych ludzi, czyli 1/5, a do nich miało po wojnie dołączyć co najmniej 8 tysięcy nowych, którzy nie byli wcześniej tymi KPP-owcami tak zwanymi, no i to w sumie dawało znowu ponad 10 tysięcy po wojnie zaangażowanych Żydów komunistów, tylko że sama liczba, czyli liczba była podobna, natomiast Żydów w Polsce było dużo, dużo mniej niż przed wojną, więc ten odsetek wśród samych Żydów będzie zupełnie inny. I tak, jeżeli chodzi o to poparcie społeczeństwa, no, mniejszości żydowskiej dla komunistów w okresie II Rzeczpospolitej, pytanie jak to policzyć, nie jest to łatwe, a pewni badacze starali się to obliczyć. Im wychodziło, że w wyborach do Sejmu w 1928 roku, bo była taka sytuacja, że tam ta partia startowała pod różnymi nazwami i jako różne kryptokomunistyczne ugrupowania się dostawała. Posłowie komunistyczni istnieli w Sejmie II Rzeczpospolitej dzięki... Partia była nielegalna, ale oni startowali z takich list legalnych jakby. I w efekcie ktoś na te listy głosował oczywiście, więc trzeba było to ustalić, próbować policzyć. Okazało się, że wyliczono, że około 7% Żydów głosowało na partię komunistyczną. No Polaków zdecydowanie jeszcze mniej oczywiście, więc to poparcie było w skali całego społeczeństwa marginalne dla tej partii, ale czyli było, można powiedzieć tak, było niewielu komunistów wśród Żydów, tych 3 milionów Żydów w Polsce, ale wielu Żydów wśród komunistów, właśnie na tym ten cały mechanizm polega, no bo od 30 do 50% nawet w tej partii sięgało momentami. Tak to wyglądało w okresie międzywojennym. Natomiast no, potem był jeszcze ważny moment po 17 września 1939 roku, bo w pamięci Polaków się utrwaliły postawy Żydów podczas wkraczania agresji Armii Czerwonej i okupacji sowieckiej. I tutaj rzeczywiście to powitanie, bramy powitalne dla Armii Czerwonej w wielu miejscowościach, napaści bojówek na żołnierzy Wojska Polskiego, co jest też udowodnione w wielu miejscach. Ja czytam życiorysy, teczki osobowe tych komunistów i niektórzy z nich po prostu się chwalą. Oczywiście to były życiorysy nie publikowane gdzieś tam oficjalnie, tylko dla władz partyjnych pisane. I w nich się chwalili tym wręcz, że w 1939 roku we wrześniu organizowali bojówki i napadali na grupy jakichś maruderów czy rozproszone oddziały Wojska Polskiego. Więc oni się tym wręcz chwalą i to faktycznie miało miejsce w wielu rejonach.
Oczywiście będą i Żydzi, i będą w tym też i Ukraińcy, i Białorusini na kresach w tym zjawisku. Dalej denuncjacje, zaangażowanie w struktury tej nowej władzy sowieckiej. To już było opisywane w polskiej literaturze, więc tutaj w tej chwili nie będę o tym mówił, tylko o tym, co było po wojnie. Ale to wszystko właśnie utrwalało to przekonanie w społeczeństwie polskim, że faktycznie Żydzi są mocno zaangażowani po stronie komunizmu i że komunizm na nich się opiera. I z tego mogło wynikać stwierdzenie w maju 1945 roku dowódcy Białostockiego Okręgu Armii Krajowej, pułkownika Liniarskiego, który w wytycznych jakby dla propagandy podziemia niepodległościowego rozkazywał, tutaj cytuję, przekonać społeczeństwo, że cały naród jest z nami, a po drugiej stronie są tylko Sowiety i Żydzi. No bo takie było jakby przekonanie rzeczywiście i on to tutaj w ten sposób odnotował. No już może przejdę teraz do tego, jak rzeczywiście to wyglądało w okresie po 1944 roku, to zaangażowanie, co wiemy na ten temat. Najpierw cytat z dokumentu sowieckiego, który jest znany już od wielu lat i często przywoływany, który jest takim często cytowanym dowodem na to. To był raport sowieckiego doradcy przy Ministerstwie Bezpieczeństwa Publicznego Nikołaja Seliwanowskiego, który do Ławrentija Berii pisał w październiku 1945 roku. I według niego Żydzi stanowili ponad 18% pracowników tegoż Ministerstwa Bezpieczeństwa i zajmowali w nim 50% stanowisk kierowniczych. I mówił też o innych resortach w Polsce, że w Ministerstwie Oświaty miało być 12%, w tym 8% na stanowiskach kierowniczych, w Ministerstwie Sprawiedliwości 5,6%, w tym 4% na kierowniczych i tak dalej. No mniej więcej tego typu liczby, kilkuprocentowe. One może nie wyglądają jakoś tak dobitnie czy znacząco, tylko trzeba pamiętać, że w tym momencie ludność żydowska stanowiła 0,4% ludności w Polsce, całego społeczeństwa, a tam jest ich co najmniej 10 razy tyle w tych ministerstwach. Oczywiście to wynika nie tylko z różnych czynników, o których jeszcze za chwilę będę mówił. Teraz, co mi się udało ustalić, ja próbowałem policzyć tak zwaną, przestudiować elitę Polskiej Partii Robotniczej. Oczywiście elita to w sensie tych, którzy zajmują najwyższe stanowiska, bo tak to socjologicznie się definiuje jako elitę, czyli ci, którzy mają władzę po prostu. I w Polskiej Partii Robotniczej dla tych 4 lat powojennych, 1944-1948, to mi wyszło, że w tych najwyższych stanowiskach, strukturach to około 34% stanowili działacze pochodzenia żydowskiego. Przy czym jak się przyjrzy konkretnym segmentom elity, czyli poszczególnym jakby dziedzinom aparatu władzy, to wtedy będą różne te liczby, bo ja to tak staram się rozłożyć na pewne elementy i w kadrze kierowniczej centralnym aparacie partyjnym, czy jakby w KC tych wszystkich aparatczyków, w tym gronie to wychodzi 49% mi wyszło. W elicie, można to tak nazwać elitą, w cudzysłowie bezpieki, czyli w kierownictwie aparatu bezpieczeństwa 48%, czyli znowu połowa, to te najwyższe stanowiska, wiceministrów i dyrektorów departamentów. Ale już na przykład w rządzie 20%, czyli mniej, na stanowiskach ministerialnych i tym podobnych. I wśród pierwszych sekretarzy komitetów wojewódzkich PPR-u w terenie przez te 4 lata też 20%. W Wojsku Polskim 15%, więc to zależało od najwięcej w tym aparacie centralnym, partyjnym i w bezpieczeństwie. No tak mniej więcej z tego wychodzi. Jeśli chodzi o samo kierownictwo partii, bo to warto przywołać, czyli Biuro Polityczne, Sekretariat KC, władze centralne, to na 21 osób, które się przewinęły w ciągu tych 4 lat było 7, czyli 1/3 tego składu. Oddzielne pytanie, jakie mieli wpływy, ale to o tym jeszcze chwilę będę mówił. Co ciekawe, potem na początku lat 50. wiemy, że był pewien spadek, to wynikał też, że w Związku Sowieckim taki kurs antysemicki Stalin podjął i starał się czystki przeprowadzać i to się trochę przeniosło na Polskę. Nie było tu czystek w sensie takim dosłownym, czyli rozstrzeliwania tych ludzi, ale zdejmowanie ze stanowisk, przesuwanie na mniej ważne stanowiska miało miejsce. Czy aresztowanie niektórych, jak Wacława Komara, szefa wywiadu wojskowego i cywilnego, ale to są pojedyncze przypadki.
I dopiero w 1954 roku po słynnej ucieczce pułkownika Józefa Światło nastąpiło rzeczywiście to rozwiązanie Ministerstwa Bezpieczeństwa i przy okazji rzeczywiście też odwołano sporą grupę tych żydowskich komunistów pełniących tam funkcje kierownicze. Ale na przykład w roku 1951, jak ustaliłem, na 18 wydziałów KC PZPR 11 kierowali, więc ponad połową w tym danym konkretnym momencie. No i przede wszystkim jest kwestia nie tyle ich liczebności jeszcze, ale oczywiście znaczenia i wpływów, bo wiemy, że biuro polityczne może było 8-osobowe na początku tylko, ale obok Bieruta i Gomułki wtedy, mówię o okresie przed 1945 roku, najważniejsze trzy poza nimi osoby to Jakub Berman, Hilary Minc i Roman Zambrowski. Więc tutaj kwestia ich wpływów i znaczenia w tym momencie wchodzi w rachubę. Często jest jeszcze taki mechanizm, że ci działacze, komuniści pochodzenia żydowskiego, choć pełnili funkcje może nie pierwszorzędne, tylko w drugim szczeblu władzy czy trzecim, to jednak faktycznie mieli więcej do powiedzenia niż wynikało z tej funkcji pełnionej, czyli byli swego rodzaju szarymi eminencjami. To jest dosyć częste zjawisko, na przykład tak było w tym komitecie centralnym, gdzie byli tylko zastępcami kierownika wydziału organizacyjnego, Antoni Alster i Mateusz Oks, a faktycznie bardzo wpływowe to były osoby w tym okresie. I faktem jest, że oni akurat znajdowali się głównie w tym komitecie centralnym. W terenie było ich mniej, to znaczy w komitetach wojewódzkich. Z czego wynikało? To była świadoma polityka, wydaje mi się, Władysława Gomułki, jako sekretarza generalnego jeszcze PPR-u, bo on świadczy o tym jeden bardzo ciekawy dokument, list, i tu zacytuję. Napisał to 6 grudnia, czyli 1944 roku jeszcze, czyli jeszcze z Lublina, bo tam komitet centralny się mieścił w tym momencie, do drugiego sekretarza Komitetu Warszawskiego, tego komitetu, który na Pradze rezydował, bo Praga była przecież wtedy zajęta przez Armię Czerwoną. Do drugiego sekretarza, czyli do Jana Kwiatkowskiego, polskiego komunisty, pisał tak Gomułka, cytuję, źle dobrany Komitet Warszawski, zwłaszcza skład narodowościowy komitetu, co utrudnia rozwój organizacji partyjnej. Musicie zbudować Komitet Warszawski z polskich towarzyszy. Muszę wam podkreślić, że szczególnie niemile widziani są towarzysze żydowscy, którzy nie pracowali w kraju w czasie okupacji. Mimo znacznej wartości, jaką oni przedstawiają od strony wyrobienia politycznego, nie możemy stawiać na ich na zbyt eksponowane posterunki partyjne. Mogą i powinni oni służyć radą i doświadczeniem towarzyszom polskim. Koniec cytatu. O co tu chodziło? O to, żeby ich nie stawiać na takich widocznych stanowiskach, takich, które mają kontakt z ludźmi bezpośredni jakby, że raczej powinni być trochę w cieniu. Stąd też właśnie wśród pierwszych sekretarzy komitetów wojewódzkich nie było ich za dużo, ale bardzo często byli drugimi sekretarzami, czyli zastępcami. I to jest typowe tutaj zjawisko. No bo pierwsi sekretarze no to byli wszędzie pokazywani i tak dalej, eksponowani w prasie, a Gomułka rzeczywiście zdawał sobie sprawę, że to nie będzie dobrze widziane i zresztą po wojnie była świadoma polityka namawiania wręcz tych komunistów, ludzi do zmiany nazwisk i tak dalej. To było przecież odgórnie ustalone. Mamy na to różne dowody. Przede wszystkim taką politykę prowadziła małżonka towarzysza Wiesława, czyli Zofia Gomułkowa z domu Liwa Szoken, która sama była Żydówką właśnie i która jako pracownik Wydziału Kadr KC faktycznie jakby rozstawiała ludzi po stanowiskach. To wiadomo z wielu nawet wspomnień komunistów i według relacji świadków ona, kierując ich do pracy w różnych instytucjach, brała pod uwagę ich wygląd i akcent w wymowie. Ale to później będziemy jeszcze może do tego nawiązywać. W każdym razie Gomułkowa
Zofia Gomułkowa właśnie tak tym się kierowała, była nazywana matką chrzestną żydowskich komunistów, bo im wręcz nazwiska nadawała jakby, czy polecała, żeby sobie zmieniali na bardziej polsko brzmiące. Tu zresztą nie wszyscy musieli to robić, bo też jako biograf Romana Zambrowskiego często muszę prostować, że on nie musiał zmieniać nazwiska, bo tak się nazywał od urodzenia i jego przodkowie, jako że pochodzili z Zambrowa, to taki był obyczaj, że było nazwisko Zambrowski od miejsca pochodzenia. To też często nadawane. W każdym razie Gomułka nawet na posiedzeniach tego biura politycznego PPR mówił, często zwraca uwagę, że zbyt dużo jest komunistów pochodzenia żydowskiego w aparacie partyjnym państwowym i że to, no to niedobrze wygląda według niego i zwracał na to uwagę, próbował. I oczywiście w tym się spierał też z innymi, bo znamy taki przykład, kiedy wbrew woli Bermana czy Mińca przeforsował kandydaturę, to jest akurat się gdzieś w dokumentach zachowało, kandydaturę Władysława Bieńkowskiego na szefa Wydziału Propagandy Frontu Ideologicznego, a kontrkandydatem tegoż Bieńkowskiego, czyli polskiego komunisty, był stary żydowski komunista, jeszcze członek SDKPL, były Franciszek Fiedler, właściwie to Efroim Truskier, który zresztą syn właściciela wielu kamienic w Warszawie. I nawet Roman Zambrowski w pewnym momencie na posiedzeniu sekretariatu KC powiedział do dyrekcji Centralnej Szkoły Partyjnej, że musicie poprawić skład narodowościowy wykładowców w szkole. Znaczy, że za dużo jest Żydów, za mało Polaków wśród wykładowców w szkole partyjnej. Więc natomiast, no rzeczywiście, gdzie funkcjonowali? Przede wszystkim czym się zajmowali? Zajmowali się frontem ideologicznym. W pierwszym planie to widać na każdym kroku i w tym okresie i później jeszcze lata 50. i jeszcze później, bo do 68. Nie, rzeczywiście część przetrwała na stanowiskach tych, czyli w wydziałach KC, propagandy, prasy, kultury, oświaty, Wydziale Historii Partii w szkołach partyjnych. Poza tym w Wydziale Zagranicznym, częściowo w gospodarce, ale tutaj częściowo, no tam Mintz był tym wicepremierem od spraw gospodarczych, jak wiadomo. No i w Wydziale Organizacyjnym, czyli tam, gdzie cały aparat partyjny był ogarniany, bo szefem tego aparatu był Roman Zambrowski, tak naprawdę nadzorcą przez długie lata. Jak powiedziałem, wśród pierwszych sekretarzy wojewódzkich było ich niewielu, ale za to wśród drugich i sekretarzy często występowali jako właśnie te szare eminencje, które naprawdę, co już... To są na razie cząstkowe badania, bo niektóre tylko komitety zostały w Polsce przebadane i opisane, komitety wojewódzkie, ale wynika z nich wyraźnie, że były tam osoby, które pełniły, jakby, no miały decydujący wpływ na to, co się działo, bo pierwszy sekretarz był raczej takim figurantem, zwłaszcza jak był słabo wykształcony, a te osoby były lepiej wykształcone. To jakby osobna kwestia, że jeśli chodzi o to, to za chwilę jeszcze nawiążę, dlaczego oni akurat na te stanowiska pełnili. W każdym razie takich przykładów mamy wiele, tych drugich sekretarzy. Maria Eiger-Kamińska w Poznaniu, Józef Kapliński, czy Izrael Kapłan w Rzeszowie, Stanisław Rajewski w Olsztynie, Jacek Groszkiewicz, to już są te zmienione nazwiska, w Gdańsku na przykład. I jeśli nawet spojrzy się na te egzekutywy komitetów wojewódzkich w terenie, to też tam widać, że czyli te jakby takie lokalne biura polityczne wojewódzkie, to też będzie całkiem spora liczba. W Katowicach około 30%, bo to jest już przebadane. W Lublinie, bo ja pochodzę z Lublina, więc ten tematem się zajmowałem, może niewielu, bo 6 na 42 członków tej egzekutywy w sumie tylko. Ale zawsze to są osoby, które pełnią właśnie funkcję albo tych drugich sekretarzy, albo przykład redaktorów naczelnych czasopism partyjnych, Sztandaru Ludu w przypadku Lublina akurat. I tam jest dosyć duża ta liczba tych działaczy. I tu mamy przykłady, na przykład Edward Gabara, Eliasz Gutman w zasadzie, on się wcześniej nazywał, był sekretarzem takim właśnie organizacyjnym w Lublinie, potem w Krakowie, w jednym i w drugim miejscu. Nie był pierwszym, ale de facto był pierwszym, można tak to określić. W ten sposób to ustawiano i nawet tak w raportach partyjnych, sprawozdaniach to wygląda. Te fakty są przytaczane. No się rozgadałem, muszę sprawdzić, ile mamy czasu jeszcze. Dużo.
co dalej jeszcze tutaj mogę powiedzieć? No, pewnym dowodem na to są raporty sowieckie. Ja niedawno odnalazłem taki dokument, to będzie opublikowane. W ogóle to, co w tej chwili mówię, to będzie niedługo do przeczytania, znaczy niedługo, no, za miesiąc mam nadzieję, się ukaże i tak z opóźnieniem, ale to są przyczyny formalno jakieś tam przetargowe. Czasopismo Pamięć i Sprawiedliwość, którego jestem redaktorem, i tam też umieściłem ten tekst dotyczący żydokomuny w aparacie. Tutaj to jest w wersji skróconej, w sumie to 30 stron będzie miało, gdzie te wszystkie liczby, fakty będzie można przeczytać, myślę. Nazwiska też, oczywiście nie wszystkie, bo się nie da ich wszystkich zmieścić. Ale na przykład taki dokument też zamierzam niedługo przytoczyć, ale to już osobno. Taki raport sowiecki z grudnia 1952 roku, w którym tenże radca ambasady sowieckiej w Warszawie pisał jakby do Moskwy, zdawał jakaś sytuacja kadrowa. I tam po kolei przedstawiał Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Zdrowia, na przykład ciekawa rzecz, bo nikt tego nie badał tak naprawdę. No, prasa, radio i wszędzie wskazywał, jakie osoby tam naprawdę w tych instytucjach rządzą tymi instytucjami. I wszystkie one były powiązane z Bermanem według tegoż właśnie raportu. No i tak właśnie Ministerstwo Spraw Zagranicznych, gdzie skądinąd wiadomo, że w 1953 roku na 11 departamentów było 8 dyrektorów narodowości żydowskiej. No, no, 8 na 11 to przykład MSZ-u. Wiceministrem był Stefan Wierbłowski, tym takim najbardziej wpływowym właśnie tam, który tym wszystkim de facto kierował. Komitet do spraw radiofonii Polskie Radio, no to od początku tworzony przez Wilhelma Billiga. Też taki właśnie towarzysz Bermana, skoro o nazwiskach mówimy, to Polska Agencja Prasowa Julia Mintz, żona Mintza, kierowała dla przykładu. A właśnie to Ministerstwo Zdrowia okazało się o tyle ciekawe, że oczywiście ministrem był, najpierw był Tadeusz Michejda, to oczywiście lekarz zasłużony, Stronnictwo Pracy tak zwane, to satelickie wobec PPR-u reprezentował. Potem był Jerzy Stachelski, polski komunista. Ale jak wynika właśnie z tego sowieckiego raportu, nie tylko z tego, bo także z opowieści Józefa Światły, jeszcze z jednego źródła, trzech niezależnych od siebie źródeł relacji, to faktycznie tą osobą rozgrywającą w ministerstwie był dyrektor Departamentu Planowania Zygmunt Grünberg. Dlaczego akurat Grünberg? Ano Grünberg był młodszym bratem Gustawy Berman, małżonki Jakuba. Więc jakby... Tutaj mamy taki przykład takiej kliki jakby nepotyzmu rodzinnego i takich przykładów jeszcze pewnie kilka można będzie znaleźć, jak się dokładniej poszpera, ale zresztą właśnie ci różni szwagrowie Bermana byli w różnych miejscach, w radiu, właśnie w Ministerstwie Zdrowia, to ten Grünberg i w kilku innych. No tak to wyglądało w elitach rządowych, no właśnie dla przykładu. Tu już nie będę wchodził we wszystkie struktury, ale mamy przykłady inne. Prokuratorem generalnym był polski komunista Stefan Kalinowski, ale wszyscy jakby, którzy się tym zajmują, twierdzą, że tym kluczową postacią był jego zastępca Henryk Podlaski, który był właśnie pochodzenia żydowskiego. I takich przypadków szarych eminencji można dużo przywoływać. Mówiłem na razie o wszystkim, tylko nie aparacie bezpieczeństwa, bo to sobie zostawiłem jeszcze na koniec. Właśnie to, co może najbardziej wszystkich interesuje. Oczywiście po drodze jest jeszcze coś, co jest obok aparatu bezpieczeństwa, wojskowy wymiar sprawiedliwości, tak zwany. Czyli prokuratura wojskowa i sądownictwo wojskowe, tam też będzie na tych stanowiskach kierowniczych spora reprezentacja, więc tych nazwisk najbardziej znana jest zawsze Helena Wolińska, czyli Fajgla Danielak, ale oczywiście był w ogóle szef tego całego, naczelny prokurator wojskowy Henryk Holder, był szef zarządu sądownictwa wojskowego Oskar Karliner, to oni te funkcje kierownicze pełnili. To tylko jakby można powiedzieć te najważniejsze nazwiska przytaczam. No właśnie, jak to było z tą bezpieką? Wiem, że tutaj jest planowane jakieś spotkanie w kwietniu na ten temat osobne, gdzie będzie profesor Szwagrzyk, znaczy nasz wiceprezes Instytutu, o tym też dyskutował. Więc ja tutaj tylko w skrócie, ale parę takich podstawowych faktów.
Na czym polega ten prom? To jest pewien symbol oczywiście żydokomuny, właśnie tak zwany żydowski bezpieczniak, więc faktem jest, że są publikacje, w których się to kwestionuje, bo się po prostu podaje takie statystyki, gdzie się okazuje, że na przykład Żydzi stanowią 1,7% ogółu pracowników bezpieczeństwa, czyli w tym konkretnym przypadku 438 osób na 25,5 tysiąca pracowników. W 1945 roku. Taką liczbę przytaczyła Krystyna Kersten za dokumentami, tylko i takich jest więcej, oczywiście można liczb znaleźć, bo z innych danych na przykład wynika, że w 1953 roku to było 776 zatrudnionych w tym ogólnie w aparacie w całej Polsce, co było 2,3% ogółu. Więc wszystko to wygląda niby mało, ale te 776 osób było w momencie, kiedy w ogóle w Polsce było 70 tysięcy Żydów oficjalnie, nie, i to wliczając kobiety i dzieci, więc taki procent wśród zatrudnionych tu był dosyć znaczący jednak mimo wszystko. I tak można tak naprawdę powiedzieć, tak można takie powiedzenie ukuć, że choć Żydów wśród ogółu wszystkich tych bezpieczniaków było niewielu, to bezpieczniaków wśród Żydów było jednak stosunkowo dużo. A nie mówię teraz o stanowiskach kierowniczych, bo to osobny temat. A tutaj to są liczby, które, mówiłem już, profesor Andrzej Paczkowski najpierw przytaczał pewne, potem profesor Krzysztof Szwagry. Wszystko zależy od metody liczenia, to znaczy od tego, jakie stanowiska się bierze pod uwagę, jak szeroki zakres stanowisk kierowniczych. Więc to już wiele lat temu profesor Szwagrzyk ustalił, że na 450 tych od naczelnika wydziału wzwyż było 167 pochodzenia żydowskiego w latach 44-54, tej pierwszej dziesięciolecia, czyli 37%. To są konkretne liczby. Potem to spadło troszkę, ale do 34, czyli niewiele. Wśród szefów urzędów bezpieczeństwa w terenie to będzie ponad 20%. Zawsze więcej w centrali niż w terenie, no to też trzeba brać pod uwagę. Ale to znowu kwestia, czy mówimy o, im bardziej zawężamy pole i schodzimy na najwyższe stanowiska, tym procent jest wyższy. Tak to taki mechanizm działa, bo w samym kierownictwie, co prawda wśród wiceministrów mamy tylko dwóch obok Radkiewicza, a wszystkich było więcej, którzy się przewinęli w tym czasie, ale jednak ci dwaj byli najważniejsi, Roman Romkowski, czyli Nathan Grinspan, i Mieczysław Mietkowski, czyli Mojżesz Bobrowicki, którzy wiadomo, że mieli bezpośredni kontakt z Bierutem, Bermanem, i tak naprawdę ja osobiście uważam, że Radkiewicz, minister Stanisław Radkiewicz po 48 roku był już do roli figuranta sprowadzany tak naprawdę. A to najważniejszą postacią był Romukowski w tymże ministerstwie. Tak wynika, jakby jak się prześledzi dokumenty, poszczególne sprawy, kto z kim się spotykał, raportował i tak dalej. Romkowski jako ten człowiek Bermana mi się przynajmniej tutaj jawi. I teraz jak zejdzie się na poziom dyrektorów tych departamentów i samodzielnych wydziałów, tych jednostek operacyjnych, to na 40 dyrektorów jest 17 Żydów, 14 Polaków, 5 jakby Sowietów, w sensie takich tam wychowanych i w ogóle od urodzenia, i 2 Ukraińców, 2 Białorusinów. Tak to wyszło w tym okresie właśnie pierwszej dziesięciolatki, 44-54. Oczywiście w tym były takie postacie jak Julia Brystygier, Anatol Fejgin, Jacek Różański, Józef Czaplicki, Wacław Komar, te najbardziej znane, które warto tutaj przytoczyć. Już nie będę wchodził w jakieś inne szczegóły dotyczące poszczególnych departamentów, bo to tutaj nie ma na to czasu oczywiście. Ale tutaj Państwu nie, jakby trzeba by... Po 56 roku trzeba pamiętać, że ta liczba rzeczywiście spada, bo 56 rok to jest takie dosyć poważne osłabienie tej grupy osób pochodzenia żydowskiego. Berman i Mintz przede wszystkim z biura politycznego odchodzą. Został Zambrowski do roku 63. I na wszystkich tych poziomach te liczby stopniowo spadają, a w 68 roku to się kończy już taką ostateczną czystką w aparacie. Chociaż niektóre pojedyncze osoby gdzieś tam jeszcze funkcjonowały, ale to już są takie sporadyczne przypadki, bo na przykład Eugeniusz Szyr nie był w biurze politycznym, ale pozostał w rządzie jako wicepremier do marca 72 roku na przykład, czy jeszcze w okresie
Gierkowskim. Ale to są już pojedyncze przypadki. I teraz jest kwestia, dlaczego oni w ogóle awansowali, tak? Skąd taka liczba? Bo to trzeba próbować odpowiedzieć na to pytanie. No, pierwsze można powiedzieć tak, że władza po wojnie opierała się na komunistach przedwojennych, na sprawdzonych kadrach, a wśród nich oni przed wojną stanowili już duży procent, o czym wspominałem, w okolicach 30%, więc jakby to było przeniesienie tamtej sytuacji. Można to tak w najprostszy sposób, ale nie tylko, bo były na pewno też inne przyczyny. I sami żydowscy historycy na to zwracają uwagę. Ja zacytuję dwóch takich panów, Gutmana i Krakowskiego, żydowskich historyków, którzy pisali tak. Cytuję, władze przyjęły do swojego aparatu stosunkowo dużą liczbę Żydów, gdyż napotykały trudności w znalezieniu wystarczającej liczby odpowiednich kandydatów wśród inteligencji, która została zdziesiątkowana podczas wojny, a ci jej przedstawiciele, którzy przeżyli, wymigrowali, traktowali władzę z rezerwą albo też byli otwarcie wrogo nastawieni do władz. Więc drogą eliminacji, skoro polska inteligencja jest wrogo nastawiona, to korzystamy z tej żydowskiej inteligencji. Tu rzeczywiście jest, można powiedzieć, że to jest bardzo ważny czynnik, to kwestia wykształcenia. Po prostu byli lepiej wykształceni od polskich komunistów też. I to na pewno predestynowało do pełnienia pewnych funkcji, takich, które wymagały jednak przygotowania pewnego. Więc tam mamy tych żydowskich prawników, takich jak Berman, no, na przykład właśnie, czy Różański, którzy to przed wojną studiowali, kończyli Berman Uniwersytet Warszawski. Niedawno oglądałem jego teczkę studencką, zachowała się jak najbardziej. Tam można zobaczyć, z kim miał wykłady, jakie miał oceny i tak dalej. Więc oni po prostu mieli stosunkowo lepiej wykształceni od polskich komunistów, którzy wywodzili się raczej ze środowisk często robotniczych, właśnie tak jak Gomułka wspomniany, czy tam, nie wiem, Franciszek Jóźwiak, to w ogóle ze wsi. Dla przykładu, więc to było chyba tutaj takim najważniejszym motywem, czyli poziom wykształcenia, no i ta lojalność i poparcie dla władzy. Stąd jest teoria, że w ogóle, no jest też inna teza, że to Stalin świadomie, ale nie udowodniono, nie jesteśmy w stanie udowodnić takiej tezy, że Stalin świadomie wybrał taką politykę, żeby umieszczać Żydów w aparacie represji w podbitych państwach, bo to nie tylko w Polsce oczywiście, i po to, żeby to oni ponosili tę odpowiedzialność, czyli jakby taka przewrotna polityka, że świadome wykorzystanie Żydów do tej roli, ale no trudno to jakby udowodnić, bo nie mamy tych dokumentów sowieckich, które by to pokazały czarno na białym. Ale podobnie było w innych krajach, bo ja tutaj mam gdzieś odnotowane te przykłady z innych państw. No szczególnie Węgry, Rumunia, tam jest najwięcej na Węgrzech poza Polską. W Czechosłowacji w mniejszym trochę stopniu, jeśli chodzi o procent, odsetek tych ludzi w stanowiskach kierowniczych. Można powiedzieć, że najbardziej to na Węgrzech, bo tam jest wyjątek. Matyasz Rakosz, jej główny szef, też był Żydem, co w Polsce się nie zdarzyło, ani w żadnym innym kraju, żeby szef partii był. W Rumunii było blisko, jeszcze na dodatek kobieta, bo Anna Pauker była już naprawdę taką osobą numer dwa. No tak powiedzmy jak Berman, to odpowiednik Bermana. Ale na Węgrzech był Rakosi i pozostałych trzech z takiej tej wielkiej czwórki to byli wszyscy pochodzenia żydowskiego, tamtejsza czwórka rządząca. W Czechosłowacji to był ten słynny Rudolf Slański, czyli jakby zastępca Gottwalda, ale tu Poza nim nie było aż tak wybijających się postaci. W każdym razie, w każdym z tych krajów to miało znaczenie. I teraz, no bo też i wcześniej oni tam byli aktywni w partiach komunistycznych przed wojną, więc to była kontynuacja. Co do przyczyn, to na przykład ten wspomniany Jeff Schatz robił wywiady z tymi imigrantami marcowymi po 1968 roku, tymi, którzy pracowali wcześniej w bezpiece. I z tych wywiadów mu wyszły cztery motywy ich służby w aparacie bezpieczeństwa. Po pierwsze, poparcie dla nowego ustroju, czyli jakby ideowe takie. Po drugie, dyscyplina partyjna, to cytat, partia mnie postawiła na stanowisku, więc wykonuję polecenia. Trzecie, chęć zemsty na antykomunistach i antysemitach, czyli motyw odwetu się pojawia, to jest dosyć ciekawe, bo to nie jest badane. I czwarty, czysta rządza władzy. Cytuję, to jakby te cztery
elementy są przywoływane jako motywy ich działania. A dlaczego akurat właśnie miano to zaufanie do Żydów? No, wynikało z takiego mechanizmu, że ci Żydzi, jak wiadomo, ludność żydowska po wojnie, ta, która przeżyła i została w Polsce, przynajmniej przez jakiś czas, masowo popierała rządy komunistyczne. Tam to poparcie jest ewidentne i widoczne. I też można powiedzieć, że mogło to wynikać z tego, że w sumie ta mniejszość narodowa była taką uprzywilejowaną mniejszością w porównaniu do innych, bo o ile tak naprawdę inne mniejszości po wojnie, praktycznie no Niemcy, to wiadomo, to przegrani. Ukraińcy to była akcja Wisła, jak wiadomo, przeciwko nim skierowana, no ale to nie będziemy tutaj już wszystkich okoliczności omawiać. W każdym razie tylko Żydzi mieli własną organizację legalną, wszystkie struktury, Centralny Komitet Żydów w Polsce, kilka partii politycznych żydowskich, którym pozwolono działać do roku 50, więc jakby to całe życie żydowskie się rozwijało bez jakichś takich wielkich przeszkód. Wszystkie swoje organizacje kulturalne i tak dalej, tutaj po prostu pełna no nie swoboda działania, bo to wszystko pod kontrolą komunistów, tak się nie można powiedzieć, ale dużo lepsza sytuacja niż wszystkie inne mniejszości narodowe w Polsce. To trzeba chyba tutaj podkreślić i tak to badacze nawet o tym mówią. I stąd wynikało poparcie dla tejże władzy, bo jednak ta sytuacja ich była znacząca. Poza tym oni się wiązali z władzą, uważali, znaczy powszechne przekonanie wśród Żydów było takie, rzeczywiście wśród tych, którzy już tam jakiś różny sposób, bo gdzie przeżyli? Albo przeżyli w Związku Sowieckim, czyli dzięki Sowietom uważali, muszą być im wdzięczni, albo przeżyli w kraju, tak, ukrywając się, ale znowu też to Armia Czerwona ich wyzwoliła spod okupacji niemieckiej, więc to tak samo uważali, że powinni być wdzięczni, więc jedno i drugie jakby podobna, analogiczna sytuacja. Tak to wynika przynajmniej z tych wszystkich wspomnień i badań socjologicznych. No i tu jest jeszcze kwestia, czy oni byli rzeczywiście, niektórzy twierdzą, że była odrębna organizacja, jakby sekcja żydowska PPR-u, gdzie działali ci Żydzi tak zwanej ulicy Żydowskiej czy żydowskich miasteczkach na Dolnym Śląsku, tam gdzie ich osadzano jakby w większej liczbie, bo taki był rejon osadnictwa natomiast po wojnie. Natomiast osobno działali ci w strukturach takich jakby normalnych, tak, Polskiej Partii Robotniczej i tym drugim się przypisuje, że oni już nie byli Żydami, bo mówili po polsku, byli zasymilowani, w związku z tym nie można ich traktować jako Żydów, tak? Tak twierdzą niektórzy, że praktycznie to w tym momencie ich żydowskość nie miała znaczenia, bo oni byli komunistami, internacjonalistami ogólnie rzecz biorąc, albo Polakami. To zależy od interpretacji oczywiście. Ale to nie jest takie proste, bo część z nich rzeczywiście była mocno zasymilowana, a część jednak nie. Ta sytuacja była bardziej złożona. To czy wymagałoby jakichś większych badań. Jedyne, co mogłem zrobić, co mi się udało, to przyjrzeć się wybranej grupie osób, tam gdzie sami wypełniali ankiety, gdzie sami deklarowali narodowość i język ojczysty w tychże ankietach. I tak do 45 takich osób, takich ankiet udało mi się jakoś tam dotrzeć do nich. Mówię o tych ludzi pełniących funkcje takie jak właśnie w biuro polityczne, szefostwo bezpieki, aparat partyjny, pierwsi sekretarze wojewódcy i tym podobnie, na najwyższych stanowiskach. 45 takich osób. I co się okazało, że tak jak jeden zresztą z żydowskich autorów, Stanisław Krajewski, czyli pod pseudonimem Abel Kainer, pisał kiedyś, że Żydzi są grupą wysoce niejednorodną pod względem stopnia żydowskości. I tak to wyszło tutaj, bo w tym gronie 45, 28, czyli 62% deklarowało narodowość żydowską w tychże ankietach, ale 8 z nich na przykład podało narodowość żydowską, a język ojczysty polski, więc jakby takiej trochę mieszanej formie. Jeden Antoni Alster nawet wpisał w miejscu narodowość Żyd, myślnik, Polak, czyli podwójnie. 13 osób natomiast tylko narodowość polską zadeklarowało, czyli jednak powiedzmy, że około 1/3 tak naprawdę tylko.
Przy czym oni też często, część z nich deklarowała jednak, że język żydowski zna biegle, bo to znajomość języka żydowskiego to jest ważna, czyli jidysz, którym mówiono na co dzień. Bo hebrajskim to mało kto. Natomiast część była rzeczywiście na tyle zasymilowana, że już mówili tylko po polsku, ale to jest naprawdę mniejszość zdecydowana. Tak mi wychodzi z tych badań. Poza tym z tych 45 jedna trzecia przed wojną należała do żydowskich organizacji. Zanim znaleźli się w partii komunistycznej, byli w takich organizacjach jak syjonistyczne harcerstwo Hashomer, Hatzair w partii Poalei Syjon, jak Romkowski właśnie na przykład, czy w Związku Akademickiej Młodzieży Socjalistycznej Pochodnia, który był takim żydowskim związkiem przed wojną, tak jak Berman i Feigin na studiach. Więc oni zaczynali od tych organizacji. Zresztą Berman wiadomo, że wziął ślub żydowski tradycyjny i na to dostał nawet zgodę partii, taką dyspensę przed wojną jeszcze. Ale to są takie jakby no, pojedyncze historie, które na ten temat znamy. No ale już na tym będę kończył, bo chciałem tylko na koniec właśnie to podkreślić, że co do tożsamości to było z tym różnie i nie można tak po prostu powiedzieć sobie, że no byli komunistami, czyli nie byli Żydami, bo to jest bardziej skomplikowane. Każdy miał jakąś własną świadomość, jak się okazuje, większość jednak narodowość żydowską deklarowała i przyznawała się do niej. Choć oczywiście na co dzień mówili po polsku i to jest jakby oczywiste. Natomiast no podsumowując to jakby, bo myślę, że i tak jeszcze będą pytania i jakaś dyskusja, to ja mogę powiedzieć, próbując odpowiedzieć na to pytanie, mit czy rzeczywistość, że no po części rzeczywistość na pewno, bo udział ilościowy, jak już tu wykazałem, był znaczący, rzędu od 1/3 do 1/2 w różnych instytucjach ważnych, na tych stanowiskach kierowniczych. I jakościowy też ważny, bo chodzi o wpływy pewnych osób, takich jak wspomniany Berman czy Mintz, więc tutaj na pewno byli widoczni i stąd to przekonanie o żydokomunie się musiało utwierdzać. Poza tym mniejszość żydowska w Polsce rzeczywiście miała coś, co sami autorzy to badający stwierdzają przez te kilka lat, coś w rodzaju autonomii i pewnych przywilejów, co było odwzorowaniem zresztą sytuacji z Związku Sowieckiego, gdzie w latach 20. też tak mieli, a potem Stalin zmienił swoją politykę i zaczął akurat prześladować w pewnym momencie, ale na początku, no i w Polsce to też oczywiście się w pewnym momencie skończyło, już koło 50. roku. No i rzeczywiście komuniści, Żydzi czy też komuniści pochodzenia żydowskiego byli preferowani w awansach na wiele stanowisk kierowniczych. Jako przyczyny według mnie można tu podsumowując podać ich zasługi z czasów Komunistycznej Partii Polski, lojalność wobec władzy komunistycznej i wysoki stopień wykształcenia, który w niektórych miejscach odgrywał dużą rolę. I na pewno stanowili taką rezerwę kadrową, dlatego że właśnie im można było bardziej zaufać po prostu z prostej przyczyny, bo nie mogli być w żaden sposób podejrzani o to, że mają jakąś współpracę z podziemiem czy coś takiego, czy społeczeństwem polskim, no bo byli jakby oderwani od tego społeczeństwa, wyobcowani z niego, nie mieli związków z tradycją narodowo-katolicką, która była głównym wrogiem komunistów. No, a oddzielne pytanie, na które tutaj trudno mi odpowiedzieć, to jest to, na ile Moskwa ich świadomie wykorzystywała do takiej roli, żeby właśnie w takiej roli występowali w Polsce i innych krajach podbitych przez Moskwę. To może na no, tyle tytułem skrótu. Miało być godzina, jest godzina. Niesamowicie porywający, ciekawy i, no nie chcę powiedzieć wzruszający, ale poruszający temat. Ostatni część referatu starał się wytłumaczyć, dlaczego tak się stało. Ale należałoby się zastanowić głębiej. Tak jak pan powiedział, 0,4% populacji rządzi przez wiele lat. Czy to tylko jest kwestia lepszego wykształcenia, czy
coś, co wśród niektórych środowisk się mówi, że Żydzi mają takie coś. Dziękuję bardzo za ten referat. Sądzę, że pytania będą bardziej szczegółowe. Natomiast w jaki sposób 0,4% ludzi mogło dojść do tego, że są o dwa rzędy wielkości bardziej uczestniczą we władzach najróżniejszych? Dziękuję. To ja już jeszcze raz przypomnę, oprócz tego wykształcenia, to oczywiście mówiłem przecież, że kwestia, że byli bardziej godni zaufania niż komuniści polscy, tak często w wielu przypadkach było, i to, że przed wojną byli już w dużej liczbie, więc to jest kontynuacja, jak mówiłem, byli w KPP, przeszli, ocaleli w Związku Sowieckim, wrócili i dalej funkcjonowali w tym ruchu, więc jakby... To był pewien ciąg dalszy, ja to tak bym głównie oczywiście tłumaczył. Ja się chciałam zapytać, jak wyglądała sprawa w tych wojskowych służbach informacyjnych, które Macierewicz zlikwidował. Ile tam było Żydów i jak w ogóle tam to działało? To powiem tak, jeśli chodzi o ten późniejszy okres, to ja go po prostu nie badałem, więc nie mogę powiedzieć o WSI lat 70., 80., czy tam funkcjonowali i w jaki sposób. I później w trzeciej RP tym bardziej nie powiem, bo się tym nie zajmuję. To już będzie do kogo innego pytanie. Natomiast w tym okresie Główny Zarząd Informacji, tak, do 56 roku, no to te liczby będą zbliżone, tak jak w bezpiece, to tutaj tego nie rozwijałem, ale to będzie znaczące liczby, natomiast potem to się stopniowo zmieniało, po 68 roku trudno mi powiedzieć tutaj, bo jakby ja te wszystkie swoje sprawy zamykam mniej więcej na 68, 70 roku w dotychczasowych badaniach swoich. Robert Fuss, chciałem pana pozdrowić. Chciałem tylko zapytać o te dwie frakcje, Puławsko-Anatolińska. No, pan powiedział, że trochę zmalała liczba Żydów po 56 roku w aparacie, to jest prawda, ale w sumie frakcja Puławska wygrała, bo ona osaczyła Gomułkę. No, to była specyficzna wtedy sytuacja. Matwin, Kole, no, Berman został wykluczony, ale de facto miał kontakty z tym. Syrankiewicz, Ocham, natomiast no, Jóźwiak, Nowak, Kłosiewicz, kto tam jeszcze, Matuszewski, no poszli w odstawkę, chociaż oni deklarowali, że Gomułka wyszedł z więzienia. W 1954 roku się stworzyła specyficzna sytuacja, że ich popierał Rokossowski, a Gomułka jakby otoczył, oparł się z przyczyn wiadomych na Puławianach. I dopiero potem, w latach 60. nastąpiła następna roszada. Bo ma pan rację, tak się z panem zgadzam. Pan to na pewno lepiej zbadał, że zmaleje ten wpływ po 1956 roku, ale jeszcze koniec lat 50. to jest znaczący, bo jeszcze Wicha jest ministrem spraw wewnętrznych, a Alster wiceministrem do 62 roku. To jest sprawa syna Bolesława Piaseckiego, uprowadzonego, zamordowanego tam w 1958 roku, znaleźli szkielet właściwie zmumifikowany. Ta sprawa tutaj się mogę zgodzić, chociaż nie lubię Friszkiego, z pewnym jego stwierdzeniem, że sprawa Piaseckiego mija tam 10 lat, jest rok 68, rzeczywiście następuje, Żydzi opuszczają w dużej mierze, chociaż nie wszyscy, aparat partyjny i bezpieczeństwo i sprawy wewnętrzne, już SB już nie UB, ale ta sprawa nie wraca, bo ona ma jakieś drugie dno, to może być może radzieckie dno. Natomiast rzeczywiście no, sprawa tego października 56 roku jest niewyjaśniona, że właśnie Matwin, Kole, czy Syrankiewicz, osaczyli jakby Gomułka oparł się na nich i nastąpiła ta sterowana liberalizacja, bo oni się bali na Turniczyków, żeby tamci się przy pomocy Rokossowskiego nie uplasowali u władzy. A potem Rokossowski wyjechał, ja tak mówię w skrócie. Czy pan mógłby tam coś parę słów na temat dodać? Oczywiście, bo o tym tu już nie mówiłem, bo to jest rzecz, o której pisałem w książce o Romanie Zambrowskim. Tam może pan poczytać więcej o Puławianach na Tolińczykach. I o ich składzie osobowym próbowałem odtworzyć skład obu frakcji, chociaż na pewno to nie do końca się udało. Faktycznie w aparacie partyjnym przetrwali mniej w jakiejś znaczącej liczbie, można tak powiedzieć, do roku 63, dopóki był Zambrowski jako protektor, powiedzmy. Wtedy w 63 odchodzi z biura politycznego. W aparacie bezpieczeństwa do 62 też tam jeszcze pierwsza fala, kiedy partyzanci, tak zwani Moczara, zaczynają działać.
i atakują te stanowiska, to dopóki jest Antoni Alster, tak, tym, to też jeszcze funkcjonują. Potem w mniejszej liczbie, a 68 to jest jakby dokończenie tego starcia partyzanci kontra byli puławianie. A partyzanci jako następcy tych natolińczyków, można tak to określić. Natomiast chodzi jeszcze o kwestia taka, że pan tu wymienił nazwiska i tu kwestia polega na tym, że wśród tych puławian jest wielu polskich komunistów, bo ani Matwia, ani Morawski na przykład nie byli Żydami, ani Cyrankiewicz, jak pan wymieniał tutaj socjalistę byłego, ani Ochab na przykład. Oni wszyscy byli polskimi komunistami bez tego żydowskiego pochodzenia. Natomiast tutaj byli w jednym froncie z tamtymi. Ich nazywano puławianów Żydami, tak? Bo tam były Chamy i Żydy, ale nie wszyscy nimi byli. No to tak w skrócie mówiąc. Panie profesorze, ja mam takie jedno pytanie. Czy pan prowadził jakieś badania statystyczne na temat udziału Żydówek, ja jako żona albo towarzyszek życia wśród tych działaczy najwyższego rzędu w Partii Komunistycznej? To jest bardzo ciekawe pytanie. Jeszcze tak tego nie statystycznie nie badałem, mam tylko to, co się przewija, wiem, jakby tak trochę, troszkę intuicyjnie nawet, ale faktem jest, że bardzo częste są te przypadki, stąd się nawet brało przekonanie o pewnych osobach powszechne, że są żydowskimi komunistami. Oni nie byli, ale mieli żony Żydówki, znaczy komunistki Żydówki, bo w kręgu komunistów, KPP-owców to było jakby, no, między sobą się jakby wiązali, żenili o tyle, czy żenili, to nie było bez ślubu przed wojną oczywiście, natomiast po wojnie ślubem cywilnym. Natomiast faktem jest, że mniej więcej się szacuje, że około 10% wszystkich członków KPP to były tylko kobiety, więc to 1/10. I nikt tego nie policzył, ale jakby z samych nazwisk, które się przewijają, z tego jak przeglądam te dokumenty, to dla mnie jest ewidentne, że tam wśród tych kobiet komunistek to Żydówki będą stanowiły co najmniej 2/3, podejrzewam. Że tu jest zdecydowanie, w ogóle nie ma po prostu komunistek kobiet z polskich rodzin, tak to nazwę, w związku z tym oni wiążąc się nie mieli wyboru, tak, jakby w tym własnym kręgu i w tym, stąd to wynika to zjawisko, że i po wojnie wszystkie te kobiety, które są na stanowiskach kierowniczych, a już troszkę też tam w pewnym momencie o tym pisałem naukowo, to no nie wszystkie, ale tam dominująca grupa tych działaczek to są wszystko Żydówki właśnie wśród komunistek. To jest takie ciekawe zjawisko też do wyjaśnienia, dlaczego kobiety polskie nie garnęły się do ruchu komunistycznego przed wojną, a te żydowskie w większym stopniu tam trafiały. Pielat, bardzo mi przyjemnie. Mam takie pytanie. Teraz w prasie naszej patriotycznej określa się krótko rządy komunistów, że to były po prostu rządy okupacyjne. Przecież wiemy, że towarzysz Wiesław, jak i wielu rządzących Polską był obywatelem radzieckim, był członkiem KPZR-u i członkiem PZPR-u. Moczar powiedział, że jego ojczyzną jest Związek Radziecki. Czyli to byli, rządzili ludzie, dla których ojczyzną była Rosja po prostu. To się nazywa obecnie Rosja. Kiedyś Związek Radziecki. Czy pan widzi jakieś... Czy pan się z tym zgadza, że to była okupacja po prostu rosyjska Polski? Nazywało to się sowiecka kiedyś. Po drugie, czy jest jakaś... Czy panu się to nie kojarzy z unika się nazwy, że w innym II wojny światowej, jeżeli chodzi o stronę tą zachodnią, znaczy jeżeli chodzi o Niemcy, to są nie naziści, tylko po prostu Niemcy, no bo oni stanowili fundament i bez ich masowego udziału nie byłoby III Rzeszy hitlerowskiej, no rządzonej przez Hitlera. Proszę się odnieść do tego, co powiedziałem.
Dziękuję. No nie będę mówił o nazistach, bo to już odbiegamy od tematu, ale zgadzam się z tym. To wiadomo, że przy końcu Niemcy wybrali Hitlera, a nie kosmici. Natomiast jeśli chodzi o okupację, no to jest zawsze, znaczy przede wszystkim sowiecka, nie rosyjska, zawsze będę tego pilnował, żeby nie używać tego skrótu myślowego, że Rosjanie, no bo jednak Sowieci, to jest szersze zjawisko. Natomiast tu akurat to działa w przeciwieństwie do nazistów, bo tutaj oczywiście to był wielonarodowy twór. Stalin był Gruzinem przecież, Iberia też. Natomiast a Chruszczow z pochodzenia, no takim zrusyfikowanym Ukraińcem, jak wiadomo. Natomiast jeśli chodzi o okupację, no to jest kwestia, jak to nazwać, bo z strony definicji prawnych, no to nie możemy tego także określać, no bo od strony prawnej to ma swoje konkretne kryteria, więc okupacja to jest jakiś stan tymczasowy w czasie wojny najczęściej, kiedy wojsko stacjonuje, stąd mieliśmy okupację niemiecką i sowiecką w 1939 roku. Natomiast po wojnie, kiedy już jakby jakoś tam to się sytuacja normuje i państwo to komunistyczne jest oficjalnie uznane na arenie międzynarodowej, to jakby od strony prawnej nie może być nazywane okupacją. Od strony faktycznej to co innego. To jest problem, rozbieżność między stanem prawnym a tym, co się działo. O, to, więc to jest kwestia, w jakim, czy nazywamy to od strony naukowej, czy potocznej. No to wtedy będą różne określenia tutaj. Natomiast faktem jest, że oczywiście wszyscy wiemy, że było podporządkowane w pełni Moskwie i że armia radziecka z tobą od dziecka stała na tym terenie i to jakby główny dowód na to, że była okupacja oczywiście. No nie wiem, co tu jeszcze, no tyle na ten temat, tak? Bo chociaż już trochę to odbiega od tematu głównego. Mianowicie, w czym pan doktor upatruje przyczyn nielojalności społeczności żydowskiej wobec polskich aspiracji niepodległościowych, wobec polskości? Ta nielojalność to nie jest tylko czas podczas II wojny światowej i po II wojnie światowej, ale także wcześniejsze etapy historii Polski, bo przecież kiedy Polska zaczęła tracić niepodległość w końcu wieku XVIII, okazywali nielojalność wobec polskich aspiracji niepodległościowych. Mało uczestniczyli w ruchu narodowo-wyzwoleńczym. W czasie starań o odbudowę państwa polskiego po I wojnie światowej odgrywali też negatywną rolę, wrogo odnosząc się do odbudowy państwa. Tutaj tą postacią był chociażby ten straszny Namir, Lewis Namir. Mhm. Tak, przecież pochodził z rodziny spolonizowanych Żydów. Były nawet tradycje niepodległościowe w jego rodzinie. Jego ojciec był przecież ziemianinem ochrzczonym. Skąd bierze się to zjawisko wrogości, nielojalności, wrogości do polskiej państwowości, do tradycji niepodległościowych, które ta wrogość jest obecnie demonstrowana, prawda? To przecież te ostatnie wydarzenia też o tym świadczą. Chciałam prosić. Aha, no to szeroki temat. Oczywiście nie będę to do XVIII wieku się cofał, bo nie moja epoka, przyznaję. Ani XIX nie jest moją epoką, chociaż czasem trzeba tam sięgać i się nad tym zastanawiać. Także nie mogę tak stuprocentowo odpowiedzieć. Tego inny specjalista, mówiłem, że ja się nie zajmuję mniejszością żydowską jako taką, tylko Żydami w ruchu komunistycznym. Natomiast wydaje mi się przynajmniej, że to główne przyczyny są oczywiste. No, inne mniejszości też nie były lojalne, więc jakby każdy myślał o swoim interesie, to jakby jedna sprawa, ale podstawowa to jest ta wzajemna izolacja. Przecież Żydzi, no ci, którzy się, znaczy wśród niezasymilowanych, a tych była większość, to jest sprawa oczywista. Dla nich to była obca zupełnie sprawa. To mogło być bliskie tylko tym, którzy rzeczywiście byli zasymilowani w sensie językowym, jakimś kulturowym, obracali się w polskim środowisku, to ci mogli się identyfikować, tacy się oczywiście będą zdarzać, na przykład, nie wiem, wśród niepodległościowców z PPS-u. Oczywiście będą też pochodzenia żydowskiego socjaliści polscy. Natomiast większość, jednak w większości to była obca sprawa. Jeszcze, jak mówimy o okresie przedwojennym, tej całej sytuacji i później okresie wojny, dlaczego był problem z tym w ogóle przetrwaniem. Przyczyn jest mnóstwo obiektywnych, dlaczego nie dało się więcej osób uratować, tak? Bo często jest taki zarzut nam stawiany Polakom, to
kwestia taka, że no tylko część z nich była zasymilowana i była w stanie po prostu przetrwać w tym środowisku udawać Polaków, a w sensie zasymilowanych zupełnie. Natomiast czy chrześcijan, tak? Bo trzeba było ich jakoś się maskować i to łatwo było się wydać. Natomiast chciałem powiedzieć o tym, co dotyczy okresu międzywojennego i dzisiejszego Izraela, gdzie widzę pewną analogię. Tuż przed wojną w Polsce znalazło się, jak niektórzy mówią, nawet 600 tysięcy Żydów, czyli 1/5 wszystkich, 20% całej populacji tej żydowskiej, którzy nie pochodzili z terenów Rzeczypospolitej II, tylko terenów bardziej na wschód. Z terenu osiedlenia na terenie Imperium Rosyjskiego i uciekli stamtąd przed rewolucją, bolszewikami albo białymi pogromami i tym wszystkim, co się tam działo, wojną domową w Rosji. Właśnie Litwacy, którzy po prostu mówili po rosyjsku, no byli innej mentalności rosyjskiej niż nawet Żydzi ci na terenie Polski zamieszkali od wieków. Znaczy Polski tej w sensie powiedzmy dzisiejszej, tak, bo w tym sensie oczywiście. I nie nawet między sobą się różnili, a co dopiero ich stosunek do Polaków. Dla nich to była zupełnie obca sprawa. I tak samo na przykład teraz się zwraca często uwagę na to, że w Izraelu jest bardzo dużo Żydów rosyjskich, którzy tam ściągnęli, którzy są po prostu od początku nastawieni niechętnie do Polski. Więc jakby są w innym duchu ukształtowani. To jest jedna z przyczyn, oczywiście nie jedyna, ale na to środowisko warto zwrócić uwagę, bo podobno ten pan Katz to właśnie z tych Żydów rosyjskich się wywodzi, który te ostatnio wywołał awanturę. Można. Dlaczego stosunkowo licznej grupy, tak zwanej grupy Żydokomuni, która przejęła władzę w 1945 roku, pan wybrał jako tytuł, jako temat książkowy akurat Zambrowskiego? To jest pierwsze pytanie. A drugie, pan tutaj wspominał o krytycznych opiniach o książce profesora Śpiewaka, to jest na Żydokomunii. Pamięta pan może jakieś krytyczne uwagi na temat tej książki? Dziękuję. Znaczy, to po kolei. Jeśli chodzi o Zambrowskiego, dlaczego go wybrałem? Sprawa jest dosyć prosta, bo chciałem kogoś naprawdę ważnego, który jakby miał wokół siebie jakoś tam grono osób, czyli kogoś z biura politycznego. I w gruncie rzeczy wybór był pewien ograniczony z tych osób najwyższych. Berman nie, bo już wcześniej powstała biografia, no nie można się powtarzać, chociaż można ją zrobić być może lepiej i pełniej, bo znalazłem parę rzeczy, których autorka tej biografii Bermana nie dotarła, ale to jakby odpadało. Z kolei Hilarego Mincza się nie podjąłem dlatego, że on się zajmował gospodarką i to dosyć, trzeba się znać na tej gospodarce, jak on ją sterował po wojnie. Nie jest to mi bliski temat, więc skupiłem się na Zambrowskim, który zajmował się głównie aparatem partyjnym, a to właśnie ta tematyka mi bliska. Poza tym miałem po prostu źródła dobre, czyli jego wspomnienia, znajomość z synami, z tym z Antonim Zambrowskim, który przyszedł na zupełnie drugą stronę, niedawno zmarł, przypomnę, syn Romana, więc jakby to pomagało podjęciu się tym tematu. Natomiast co do książki Pawła Śpiewaka, to tam było mnóstwo zarzutów, takiej nawet najprostszej natury metodologicznej. Mniej więcej kwestia tak, on nie jest historykiem de facto. I każdy historyk to widzi, że jak się zabiera za pisanie historii socjolog, to wychodzi mu to coś innego zupełnie. I tam jest nawet takich najprostszych pomyłek liczbowych i takie to pomieszane po prostu dosyć. Napisane moim zdaniem szybko i niedbale. I to taki podstawowy zarzut. No i wiele wątków w związku z tym uproszczonych i pominiętych. No właśnie socjologiem jest też Jan Tomasz Gross i niezależnie od tego, że on ma taką misję, żeby pisać tak, a nie inaczej, to po prostu też nie jest historykiem. I o tym trzeba pamiętać. Pytanie o jedwabne, podobno większość tych ludzi ale to nie chodzi o głośno, tylko się nie nagrywa. Nie ma pytania, a jest odpowiedź. No pytanie jest coś o Jedwabnym, żeby pan powiedział. Bardzo dużo podobno z Jedwabnego, z 800 Żydów, koło 50-70 należało do KPP przedwojennego. Dotarł pan jakieś wiedzy? No,
ponad to, co pan powiedział, to nie mam większej wiedzy, bo to jest pewien teren, który nie był dokładnie zbadany, zresztą w ogóle mało, no właśnie, jest źródeł. Ja się tam bardziej orientuję w terenie Lubelszczyzny, z której pochodzę, ale faktycznie w tych miasteczkach, przez analogię mogę powiedzieć, to było typowe zjawisko, że nie wiem, w Międzyrzecu Podlaskim organizacja partyjna to byli sami Żydzi na przykład, tak? I jakby to było oczywiste i tam jakaś grupa kilkudziesięciu osób, więc tutaj przez analogię mogło być podobnie właśnie w Jedwabnem i w okolicy. Natomiast no, pytanie, ilu z nich rzeczywiście zginęło, ilu uciekło w głąb Związku Sowieckiego z tych komunistów, to już są takie rzeczy, których nie jestem w stanie odpowiedzieć. No tak, no znana postać, który rzeczywiście przeszedł na drugą stronę, tak, stąd był postacią znienawidzoną przez komunistów. Józef Mitzenmacher, Redyko, który jako członek KCKPP, tego kierownictwa partyjnego, rzeczywiście w pewnym momencie sfingowano jego śmierć i on został pod przybranym już tam w ukryciu, działał nadal i był informatorem polskiej policji, wydał książkę o Komunistycznej Partii Polski właśnie, jako Alfred Reguła, a pod takim pseudonimem. Ta książka była potem wznawiana, różne reprinty, więc można ją sobie poczytać oczywiście. I on wtedy grał sporą rolę, bo on oczywiście ujawnił tą wiedzę dla ogółu nawet społeczeństwa, jeszcze więcej dla polskich władz ówczesnych. I cóż więcej, to trzeba by dłużej o tym mówić, bo jest taka teoria, pewna przypuszczenia, że ta jego działalność była na tyle skuteczna, tak mocno on przez jakąś sterowaną przez polską policję akcję jakby ujawnił, jak dużo tam jest prowokatorów, agentów i innych takich w KPP, znaczy tych agentów ze strony polskiej jakby, że Stalin aż tak mocno w to uwierzył, chociaż ja nie jestem przekonany do tej teorii, że Stalin aż tak mocno w to uwierzył, że dlatego rozwiązał KPP i zrobił tą czystkę, że to wszystkiemu winny jest Mitzenmacher właśnie. Mnie interesuje wątek delegalizacji KPP w 1938 roku. Potocznie się mówi przez Stalina, ale w zasadzie to on postawił sprawę na kominternie. I chodzi o jak on stawiał sprawę, jak uzasadniał i jaką większością międzynarodową, można powiedzieć, doszło do tego faktu delegalizacji. Bo coś słyszałem, że jednym z wątków było właśnie, że tak powiem, zarzydzenie tego KPP, które blokowało jego rozwój. I w ogóle to jest kuriozum, czy poza KPP były jakieś inne delegalizacje. No jest to rzeczywiście wyjątek, bo inne partie nie były całkiem rozwiązane, natomiast były często jednak, ale czystki były w innych partiach i reorganizacje i takie tworzenie ich poniekąd na nowo, tylko że była ciągłość zachowana, a tutaj zostało coś przecięte. Ale co do tego zażydzenia, to nie wydaje mi się, że to było główną przyczyną, bo na przykład jeszcze większe było w partii węgierskiej. Nie została zlikwidowana z tego powodu. Ona była zresztą mniejsza od polskiej i w zasadzie no, tam tylko opierała się na tej mniejszości. Na Węgrzech było jeszcze trudniej komunistom się przebić, że tak powiem, do społeczeństwa. Mówię o okresie przedwojennym. W partii rumuńskiej było podobnie. Przy czym ta partia no, nie została rozwiązana, ale też jest uważana jako tą drugą po KPP, gdzie była największa czystka przeprowadzona wśród nich, co nie znaczy, że no, gdyby celem byli Żydzi, no to Berman i tym podobni by nie byli później na stanowiskach, więc chyba nie o to chodziło. Bardziej właśnie uzasadniano to tym, że właśnie tam polskie jakieś wpływy przeniknęły i że ta słynna historia tak zwanej POW i polskiej agentury, czy dawnych ludzi no, jeszcze z dawnego okresu, z PPS-u, tak, którzy byli związani w jakiś sposób z Piłsudskim i to były te oficjalne uzasadnienia. A tak prawdę mówiąc, to do dzisiaj nikt tak w 100% nie udowodnił, nie stwierdził, jaka była ta
rzeczywista, głęboka przyczyna tego kroku Stalina, bo nigdzie tego nie on jakby tego wprost nie powiedział, skąd się to wzięło, ale oficjalnie to było przesiągnięcie agenturą i że ta partia po prostu musi być od nowa zbudowana, taka teza powstała. I zbudowano ją na tych ludziach z drugiego szeregu. Pierwszy szereg został wycięty, ale w drugim szeregu byli tacy jak Bierut, jak Berman i tym podobni, którzy już jakąś tam rolę przed wojną odgrywali, byli płatnymi funkcjonariuszami partyjnymi, zawodowymi rewolucjonistami de facto, no i potem na nich się oparto w późniejszym okresie. Szanowni Państwo, zmierzamy do końca. Myślę, że pan profesor już jest dosyć pewnie czerpany. Dziękujemy Państwu za uwagę i dziękujemy przede wszystkim panu profesorowi. Pan profesor Mirosław Szumiło był naszym gościem. Zapraszamy Państwa na kolejne spotkania z cyklu Klub Grota i na wszystkie pozostałe spotkania organizowane przez Przystanek Historia. Dziękujemy.